Kochane dzieci, w Bogu nie ma półprawdy. Otchłań zamętu wszędzie się rozleje i wielu straci wiarę. Ja jestem waszą matką i przyszłam z nieba, aby bronić tego, co jest od Boga. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie z prawdą. Bądźcie wierni memu Synowi Jezusowi. Nie pozwólcie, by bagno fałszywych doktryn wciągnęło was w przepaść grzechu. Słuchajcie mego Syna Jezusa. Przyjmijcie Jego Ewangelię i nauki prawdziwego magisterium Jego Kościoła. Zdążacie ku bolesnej przyszłości. Rzeczy tego świata będą w domu Bożym i wielu będzie chodzić jak ślepcy prowadzący innych ślepców. Cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Proszę was, żebyście utrzymywali zapalony płomień waszej wiary. Módlcie się wiele przed krzyżem, a będziecie mieć siłę, by znieść próby, które przyjdą. Znam każde z was po imieniu i będę się za was modlić do mego Syna Jezusa. Żyjecie w czasie gorszym niż w czasie potopu. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Nie zapominajcie. Wy jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. W rękach różaniec święty i Pismo Święte. W sercu miłość do prawdy. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.